Ja na żużlu zacząłem jeździć, jak miałem 14 lat. I zaczęło się to, bo tato jeździł. Tato jeździł długo. No ale ja go tam za bardzo nie pamiętam na żużlu, bo ja miałem 9 lat, jak on kończył karierę. Ale tato tak naprawdę z początku nie chciał, mama chciała. Później to było na odwrót, bo chyba tatowi brakowało adrenaliny albo coś, to chciał też jeździć na ten żużel i znów mama nie chciała. Ale w końcu się tak, bo ja na motorach normalnie jeździłem na krosie, tam na normalnych motorach, które są na normalne drogi. No i adrenalin też lubiłem i chciałem to spróbować. I wtedy właśnie w Pardubicach zacząłem i trzymam się do tego do teraz, w tym sporcie do teraz, bo ja zacząłem w 14 jeździć na 125 i rok później już jeździłem normalnie na dużym motorze i już zostałem przy tym. I tak w ten sposób ja się wziąłem na torach. Tak naprawdę bardzo chciałem jeździć w Polsce, bo tak widzę po właśnie całych, no po polsku, że dużo tutaj ten sport jest, to u nas tam czasami, bo czasami jest tam na przykład z 20-30 meczów w rok i tutaj się cały czas trenuje, mało treningów ogólnie u nas jest, tutaj jest dużo treningów, tak dla rozwoju tego speedwaya i dla rozwoju zawodnika to trzeba mi się wydawało wtedy dostać się do Polski i tak było naprawdę, bo jak zacząłem jeździć w Polsce, to już ten poziom szedł do góry. Później przyjeżdżałem do domu, no bo do Czech na zawody i lepiej się czułem w ogólnie już na torze. No i właśnie tam drugą ligą zacząłem i chciałem wyżej, bo patrząc po tych żużlowców, którzy byli dużo lepsi ode mnie i później jak się z nimi ścigałem, to parę razy przegrywałem, później już było lepiej. Trzeba jeździć w Polsce, mi się wydaje, żeby być dobrym żużlowcem. Za pierwszy tato, bo to tato dobrze jeździł w Polsce, dobrze sobie radził. I za drugi taki ten największy mój idol to był Lee Adams. Bo Lee Adams dobrą stylówę miał, dobre kolory, bo my te kolory tam zostali do dzisiaj. I no i Lee Adams mi powiedział tak naprawdę. No tak za pierwszym rokiem, co byłem tutaj, no bo jak poszedłem tutaj, to już 5 lat temu, to już więcej, to już 6 lat temu, jak byłem pierwszy rok. No byłem wcześniej w Krakowie i szukałem sobie klubu. No i znalazłem się tutaj. Wtedy prezes właśnie chciał, żebym tutaj jeździł. No to z tatą tutaj przyjechaliśmy. No i długo to nie trwało i podpisaliśmy i byłem tutaj przez 2 lata. Więc później nie udało, no bo udało nam się awansować do pierwszej ligi, ja chciałem iść dalej. Jeździć w Ekstralidze, to nie chciało mi się, ale poszedłem do innego klubu, do Ekstraligi. Tam przejeździłem 4 lata, 5 lat i wróciłem tutaj z powrotem. No bo fajnie, że Rybnik awansował do Ekstraligi i może się ścigać w Ekstralidze i dla mnie dobrze, że mogę w Ekstralidze jeździć za klub, gdzie właśnie awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej ligi, to pojeździłem sobie jak w drugiej, to w pierwszej, to teraz mogę w Ekstralidze. Jakbyśmy z pierwszej ligi awansowali do Ekstraligi, to bym został, bo ja chciałem po prostu jeździć z tymi najlepszymi zawodnikami świata i rozwijać się, ale jakby tak, jakby awansował, to bym został tutaj. Żebym tak naprawdę powiedział, to tak, bo miałem teraz sezon, który nie chcę pamiętać, bo tak naprawdę robiłem wszystko, żeby było dobrze, ale nic nie szło tak, jak chciałem, po mojej myśli. Więc zmieniłem sobie klub, bo 4 lata już byłem w klubie we Wrocławiu. I nie powiem, żeby był brak motywacji, ale już po prostu długo chyba siedziałem i sam chcę dla siebie spróbować, że zmieniłem klub, poszedłem tutaj. Czy mi to da takiego kopa, żeby lepiej jeździć i po prostu mi wszystko szło tak, jak ja chcę. No cóż, teraz mamy zimę, to przygotuję się do tego sezonu, bo naprawdę będzie dla mnie to dużo ważne, bo chcę właśnie co najlepiej pojechać, żeby swój poziom poznieść do góry. No i tak, no wydaje mi się, że skład będzie bardzo dobry. Piotrek Świderski jest, mi się wydaje, że będzie bardzo dobrym trenerem, tak jak był bardzo dobrym żużlowcem. Andrzej Lebediew, jeździłem z nim we Wrocławiu
Jest to mój, bym powiedział, bardzo dobry przyjaciel, kumpel mój, bo my tam czasami do siebie dzwonimy, piszemy, jesteśmy w kontakcie. Dobrze mi się z nim rozmawia tam o tym wszystkim i jeśli jakby nam się udało jeździć w parze, to by było już najlepiej. Ja bym powiedział, że wszystko razem działa, więc jak coś nie gra w teamie albo w sprzęcie, to muszę po prostu wszystko grać tak, żeby byłem w 100%. Wydaje mi się, że też jest ten sport bardziej profesjonalniejszy, więcej się musimy przygotowywać do sezonu i no, silnikami to też to dużo odszukujemy z treningów, co jest dobre, co nie. No bardziej profesjonalniejszy ten sport jest teraz niż był wtedy. Może wtedy był też profesjonalniejszy, ale ja byłem młodszy, to nie widziałem tego tak jak teraz, ale trudny jest tak samo. Zawodników jest dużo dobrych, bardzo dobrych tak samo. Więc za dużo mi się wydaje, że się nie zmienił, no. Ale no, trzeba walczyć tak jak wtedy, to teraz. Ja mogę powiedzieć, co ja myślę, ale nie dawam, żebym tak decydował, no, żebym robił swoje decyzje i tak robił. Wysłucham, bo lepiej, bo czasami ja coś, no, bo ja coś czuję na motorze. Kto widzi mnie na motorze, to ma też coś do powiedzenia. Więc pogadamy o tym, dlatego mam swój team. Pogadamy o tym, coś z tego wyciągniemy. Powiemy, co by mogło być lepiej, co gorzej. I robimy i wtedy mi się wydaje, że lepiej więcej ludzi, który działa przy tym sporcie, jak mniej. Czyli jak jest w teamie dużo ludzi, to lepsze decyzje się wyciągają. Na ten sezon właśnie robiłem dwa nowe silniki od pana Richarda Kowalskiego. Jeżdżę na nich już 3 lata i bardzo mi pasują, dobrze się na nich jeździ i tam ich i serwisuję wszystko. Miałem jeszcze jednego tunera, Tomasza Drnacza ze Słowenii, a tam testujemy cały czas, ale tam jeszcze tam chwilę trzeba przejeździć, żeby to było to najlepsze, więc to tak do tych treningów bardziej bym przypasował, ale na meczach liczę na Kowalskiego. Nie, już byłem tutaj i żebym tak powiedział, mi się to podoba, bo coś się dzieje. Cały czas jest jakieś ognisko. No i mi się to bardziej podoba, jak jest spokój i tak się siedzi cicho. To nie ma takiej atmosfery, jak jest jakaś taka adrenalina do tego, to mi się wydaje, że nam sprzyda. Nie, żebym na to patrzył dużo, ale czasami przeczytam, bo dlaczego nie? Bo kibice to widzą znów z swojej strony. Nie wiedzą za bardzo od zawodnika ze swojej strony, więc też mogę przeczytać tam od komentarzy od kibiców, bo może też tam ktoś coś powie naprawdę tak jak jest. Może nie, ale nie obrażam się w ogóle i nic to ze mną nie robi. Jak ktoś mnie obraża na internecie, no to niech obraża. Ale ja się tym jak nie interesuję, robię swoje i tak ma być, mi się wydaje. Na pewno tak, no bo jak nie ma ludzi na trybunie, to nie ma dla kogo jeździć. I czym więcej ludzi jest, to tak adrenalina idzie do góry. Tutaj zawsze w Rybniku było dużo kibiców. To jak ja jeździłem, jak byliśmy w drugiej lidze, jak byliśmy w pierwszej, to i tak chodziło dużo ludzi. Teraz jak jesteśmy w Ekstralidze, to tym bardziej. Więc ja się cieszę z tego, jak jest dużo ludzi, mnie to bardzo dopinguje i tak właśnie chcę pokazać się w co najlepszej stronie i no mi się to podoba. Lepiej mi się jeździ, czym więcej ludzi jest, to tym lepiej dla mnie. I wydaje mi się idzie i dla chłopaków, bo jak nie jest słyszeć motoru na starcie, to znaczy, że jest pewien doping po całym stadionie. No czasami jak jest jakiś problem i tak naprawdę nie działa nic, to trzeba porozmawiać i zawodnikowi się lepiej zrobi i czasami tak, pomaga. Trzy kluby z Ekstraligi i trzy kluby z pierwszej ligi, czyli 6. I tak naprawdę chciałem wrócić. Za pierwszej bardzo dobre kibice tutaj w Rybniku.
Za drugie, dobre miejsce, dobre ludzie tutaj w ogóle, co pracują około żużla. No i przede wszystkim zacząłem tutaj tak naprawdę to wszystko rozkręcać i dobrze, że Rybnik awansował w Ekstraligę i chcę pomóc, żeby walczyć o najlepsze pozycje. Mam Czechy, Pardubice to zostałem. Zostałem w Landshut w Niemczech i będę próbował w maju, jak się otwierze okienko transferowe, to pchać się we szwedzką ligę, bo tam nie mam na razie podpisany i bardzo bym chciał. Bo tam są europejskie tory i wydaje mi się, że są bardzo podobne do tutaj tych torów, co są po Polsce. No i trzeba na takich torach jeździć, żeby doznawać to wszystko, ustawienie tych motorów i później przyjeżdżać tutaj pewien w siebie. Ale wydaje mi się, że jazda we Szwecji dużo pomaga przy karierze żużlowej. Wydaje mi się, że tak bardziej wagę, żeby sobie miał zawodnik po sezonu ustawić wagę, którą chce mieć na początku sezonu i właśnie dojść do tej wagi, ćwiczenia. Teraz są bardzo, bardzo dobre, mi się wydaje, na żużel. Taka koordynacja ciała w ogóle, bo każdy zawodnik, wtedy to mieli zawodnicy 70-75 kg, teraz mają 60-75 kg, więc ta koordynacja na tym motorze, szybkość, refleks, no i oczywiście siłę też muszę mieć, bo ten motor to nie jest jakiś mały motor, jest duży i dużo siły trzeba wydać, żeby przejeździć ten okrąg, cały mecz w ogóle i cały sezon to już. Teraz mamy parę czasu, małą, krótką zimę na to, żebyśmy się przygotowali na cały sezon, bo czasami jest tak, że 4 mecze do tygodnia i już nie ma czasu na siebie, żeby jeszcze tam poćwiczyć, pobiegać. Więc teraz jest taki ten czas, żeby się przygotować i wykorzystać z tej siły, którą przez zimę zrobiliśmy przez cały sezon. Nie za bardzo, bo ten sport właśnie w Czechach nie jest aż taki. Może 2 lata temu, no 3 już teraz, chciałem zawsze złoty kask wygrać. Wygrałem ten złoty kask, to mogę powiedzieć, że później tam po Pardubicach, a może tam w okolicy Pardubic, to mniej więcej wiedzą do teraz, ale jak wyjadę dalej, to już tak nikt nie wie, bo ten żużel nie jest taki znajomy jak tutaj w Polsce. Tam bardziej hokej, futbol to jest numer jeden. Hokej mi się bardzo podoba, ja sam go gram przez zimę, bo dobry trening za pierwsze i za drugie lubię go od malutkiego, to gram też. Dużo tam oglądam NHL i teraz właśnie kibicuję Boston Bruins, bo mamy tam Dawida Pastrniaka, który jest najlepszym strzelcem, bo w NHL. No bardziej się skupiam na to, żebym się sam przygotował, bo teraz będę miał jeszcze dziecko. Do tego to teraz z moją kobietą też w domu muszę tam wszystko poogarniać, bo teraz to już nie jest takie śmieszne, ale no bo w czerwcu ma się to urodzić, to więc muszę tam wszystko w domu poogarniać, żebym miał dużo więcej spokoju do tego żużla. Ale no czas się skraca, bo tam 2 miesiące już będziemy pewnie wyjeżdżali na tor, więc teraz docisnąć tych parę wolnych dni i jedziemy do sezonu. Będzie Wacław IV. Wacław IV. Tak jest. Bo dziad był Wacław, tato ja, to mój syn musi być też. Tata będzie chciał, żeby mały Wacław jeździł na żużlu? No, mi się wydaje, że tak, bo ze mną się nauczył, że nie jest tak łatwo, to już będę lepiej rozegrywał z moim synem.